Cześć nas bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Adex, witam was w tym krótkim poradniku, pokażę wam jak sobie przywoływać takie oto fajne, ozdobne, różne główki, czy to gdzieś na serwerze, czy to gdzieś na świecie prywatnym, gdzie tam tylko będziecie chcieli, sposób jest uniwersalny. Nagrywam taką aktualizację dawnego poradnika, bo już kiedyś coś takiego nagrałem, między innymi właśnie jak zrobić komputer czy monitor na serwerze, czy generalnie w Minecrafcie, no ale tam to już jest nieaktualne, tam są już stare komendy. Dzisiaj pokażę wam nowy, lepszy, wydajniejszy sposób, więc zapraszam do oglądania. Tu jak widzicie macie stertę takich ładnych gazet. Ok, więc pierwszym krokiem jest wejście sobie na stronę minecraftheads.com. Jest to taka strona, na której znajdziecie przeróżne główki. Te główki możecie sobie tutaj sami wyszukiwać, ale też można w sensie szukać po prostu po proponowanych główkach, albo tutaj w tym przypadku jakieś nowe dodane główki, albo też możecie sobie tutaj wpisać, jest taka wyszukiwarka. Więc na przykład powiedzmy, że chcemy właśnie komputer, więc kliknijmy sobie search, żeby nam znalazło. Jak widzicie, znalazło nam 47 komputerów z tym serduszkiem na przykład, nie? Czyli taka, powiedzmy, taki fioletowy z takim sercem. Tu możemy sobie zobaczyć, jak on wygląda. Możemy sobie zobaczyć, jak on wygląda z każdej strony. I teraz jak przywołać taką główkę? Nic to jest trudnego tak naprawdę. Wystarczy zjechać na dół. Tutaj z tej listy wybieramy sobie Minecrafta, na której wersji chcemy to przywołać, bo to jest bardzo istotne, bo to się różni, te komendy się różnią. Jeżeli gracie na najnowszej, no to 1.21, jeżeli gracie na starszych, no to jakąś starszą. Jest od 1.8 do 1.21 tak naprawdę. W moim przypadku to będzie 1.16.5, więc wybieram 1.16, bo jestem na serwerze 1.16.5 na Easy Life'ie. Zapraszam serdecznie w ogóle na serwer, macie IP w opisie. No i teraz tak, kopiujemy sobie tutaj set block, bo mamy różne formy przywołania tego. Natomiast ja wam pokażę command blockiem, więc macie set block, kopiujemy sobie tą komendę tutaj, klikacie, jak widzicie skopiowało, no i jak skopiujecie, to wracamy do gry. Dobrze, jak już jesteśmy w grze, to teraz nic prostszego, trzeba wpisać, słuchajcie, komendę, która nam pozwoli zyskać sobie command blocka, więc weźmy sobie command blocka. Ja sobie przywołam 64 sztuki tych command bloków, więc tak też zrobimy, ale postawię sobie tylko jednego i postawimy sobie tego command blocka. Następnie, wiadomo, trzeba mu dać jakieś zasilanie, więc wystarczy zwykła dźwignia. Dźwignię sobie z shiftem stawiamy nad command bloku, odpalamy command blocka i tutaj w console command wpisujemy sobie, wklejamy właściwie to, co skopiowaliśmy na stronie. Tu nam się wklei taka długa, długa komenda, tutaj nic nie zmieniamy, klikamy done. Wyskoczy nam coś takiego na czacie i teraz wystarczy tylko przełączyć dźwignię i jak widzicie, komputerek nam się stworzył. No i teraz możemy tak naprawdę go dowoli tworzyć. Jeżeli chcemy sobie go zebrać, to wystarczy sobie, słuchajcie, zmienić na... Jeżeli wam normalnie nie działa środkowym przyciskiem myszki, jak widzicie, się player heady robią, no to wystarczy zmienić sobie game moda na 0. Wtedy sobie na GM0 po prostu na trybie survivalowym niszczycie tą główkę. I potem wystarczy na serwerze wpisać na przykład ukośnik more i macie tych główek już 64, albo wystarczy wziąć sobie GM-a i możecie sobie te główki stawiać. No i tak możecie zrobić tak naprawdę ze wszystkimi główkami. Możemy jeszcze szybko, na szybko sprawdzić, jakie te główki są tutaj na przykład dostępne. No i tak jak wam pokazywałem, można też inne różne główki robić. Tutaj w tym przypadku na przykład pokazałem wam znaki drogowe, bo znaki drogowe też można sobie z tych główek porobić, czy na przykład jedzenie, tak jak widzicie tutaj burgera, czy jakąś puszkę po napoju, więc do wyboru, do koloru tych główek jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Jeżeli poradnik wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie suba, zapraszam na serwer easylife2.pl na wersję 1.16.5, IP macie w opisie, cześć!